no za mocno odbijam, nie lubię tego właśnie, o. Przed finałem. Taki szczur, więc co. Cześć, Wyglecie, ekipa WK z tej strony. Panowie, przyszedł ten czas. Tak, wielki turniej ping-ponga między nami. Oczywiście tutaj faworyci są już znani. Tutaj panowie na SKS-y zostawali po godzinach. Widziałem, kto grał. Ale czy ja wam to zarzucam? Oczywiście, że nie, bo każdy mógł zostać i każdy tylko mógł trenować. Tylko wspomniałeś, no ja. Tylko wspomniałem, żeby wybielić się wśród widzów. Tak, ale nawet bez, nawet bez tych treningów oczywiście no są tutaj fani ping-ponga, także może Robert wyjaśni zasady. Są proste zasady. Okej, wygrywa lepszy. Kto z kim? W półfinale. Gramy na 11. Doszedłem do półfinału. Gramy o serw i po dwa serwy. A, i nie powiedziałem, że to jest mini ping-pong. Ale to widać. To widać, nie musiałeś mówić. Ja jestem mini, a ten stół wygląda jak normalny, więc stół też musi być mini. Ty z Roburem jest. Tak? Tak jak było. No jedziemy, rewanż za badmintona. To lecicie. To ja znowu myślę, że Robor wygra, a wręcz zmiażdży owca. Jest piłeczka. Kto jest sędzią? Sędzia i tak nie widzi. To, tutaj będzie wiadomo. Trzeba wytrzymać. Do 11? No. Będzie kręcił na tym stole? O kurwa, że on zakręci. Tak. Jak się owca czujesz jako przeciera? Przed finałem. Taki szczur, wiesz, co było. Jest 2-0. No i co? 2-0 jest. To nie jest. To jest mini ping-pong właśnie. Do 11 uważajcie, każdy punkt się liczy. Kurwa, trzeba wyciąć. Owca trochę szczęścia potrzebuje. Bo nie, nie ma szans. Nie klej. A nie denerwuje się na siebie, nie denerwuje się na siebie. Prawie, no centymetr. Grałeś na tym stole? Nie. Pierwszy raz. No, ale leciutko trzeba. To pewnie jest faza w chuj, nie? Leciutko. Jeszcze bardziej na refleks niż w zwykłym. Dawaj, w całości. Fajnie, fajnie, fajnie. No, da się skierować. Masz dwa punkty, ja nawet tego nie będę. Ale on jest dobry. Ale ja się nie poddaję. Zawsze do końca. Jak to jest? O kurwa, co ja mówię? Owca, myślisz, że to jest kwestia, że on więcej trenował? Myślę, że to jest kwestia powtórzeń. We wszystkich raczej. Czyli w większości jest to mógłbyś kwestia go ojebać, jakbyśmy mieli przygotowania do tego. Tak. Moje serce. Zawsze możemy zrobić rewanż. Od razu się pogubił, dobrze owca. Nie złapał. A, fajnie, fajnie. Ile jest? 10. No, szkoda, kończę. Kończę Robura właśnie. Ostatni, honorowy. Chyba mać. Dziękuję. Ale zauważyłeś, że prawie w większości wypadała. Rewelacyjny jest ten gość. Kurwa, jak on dobrze gra. Naprawdę. W większości wypadała, że za mocno robiłeś. Że 3 cm za stołem było. Rewelacyjny. Dawaj parę wolnych, jak wtedy. To w chuj lekko trzeba. Nie aż tak, bo anemia. Dobra. Jak wolnie? Tak. Poser. O, no. Musiał pierdolę, kiedy jest małe. Trzeba. Jeden? Sorry. O, fajnie. Tak, dobrze saker robić. Tą paletką właśnie chyba trochę. A że tak. A ja w ogóle backhandem nie mam wyczucia forehandem, wiesz? Tak, ale to, w ogóle nie. Tak tylko przy serwisie, bo ja tak po chińsku przypierdam. Że na małym forehandem. Ojej! Ej, liczy się fan, tak? No. Liczy się fan. Rzeku. Mi się nie da serwować, ty, jak wy to serwujecie? Jak przegrasz, wypadnij dobrze. Nie wiem, jak tu grać. Pokaż się z dobrej strony. Nie wiem. Saker, ważne, żebyś się pokazał z dobrej strony. Dobry, skromny,
Pracowity, a mało mówi, ale jest pracowity. O to chodzi. Nic się nie stało, to tylko zabawa. Nie, no, ani razu w stół jeszcze nie trafiłem, ty. No kurwa. Jaka akcja? Nic, sakiem, nic się nie dzieje. Ile jest? Nie wiem. 10-0. Nic się nie dzieje. No, nie masz punktu. Tak zaserwuję. Dobrze. Dziękuję. Koniec? Już finał? Ty, jakie to jest małe. To samo co badminton. Widać, że dużo graliście na tym stole, no. Bo trzeba go mega wyczuć. Dobra, to finał, tak? Wielki finał! No ładnie. Dawaj, Josef. Ej, przegrani mają najlepsze miejsca w pierwszym rzędzie. Zazdrościcie? Bo to brałem rację, chciałem to zobaczyć. Jedziesz. Jedziesz. Jest! Kurwa, ale siadłem. A, nie wyszła dobrze, ale... Za krótki stół. Mnie zaskoczyło, jak krótki on jest. Tak jak się patrzy z boku, to nie wygląda na aż tak mało. Ty, nie obtarło? Chyba nie. Dziewczyny tak poza naszą obecnością rozmawiają do siebie, nie? O tym samym, to samo mówią. Wiesz, tam mnie zaskoczyło, jak krótki on jest. Z boku, jak się patrzyłam. Rzeczy, które mają powiedzieć o stole, ale nie o swoim wypadku. O tym samym tylko nie grają w ping-ponga. Ty, no za mocno odbijam, nie lubię tego właśnie. To nie wie tak się. No tak. Ja to samo. Za mocno odbijam, nie lubię tego. O, za mocno. Za mocno. ZSRR przyjechał, wiesz. Kurwa. 9-4. Dla Polcza? Virtuos. No, ładnie. Polczyk wygrywa? Ale jak ładnie. Ale dużo mam tych takich, co przeleci. Ale no, Piotrek wyjebał wrażenie. Piotrek prawie dokonał żywota. Ej, Polczyk wygrywa, to robot wygląda jak Virtuos ZSRR, który co, wchodzi na halę turniejową i wszyscy, wiesz, go gadują, się boją. Ty, to ten ZSRR. No! Coś niesamowitego! On w to nie wierzy! Nikt w to nie wierzy! Odjebałem Robura! Wygrałeś sowiecki legendos! Nie sądziłem, że to jaśnie? Roburo. Nie sądziłem, że to się może naprawdę wydarzyć. Roburo podpada w finale! Gary Roburo. Dynamito. Dobra, a jak to jest przegrać? Chujowy, mały stół, kurwa. Zróbcie rewanż w finale. Śmieszne. Czemu? To lipa, zawsze się grało do trzech, to wtedy prawdziwy zwycięzca jest wyłaniany. Jest element szczęścia, to się zgodzę. Ale kurwa, nie sądziłem, że wygram z Roburo. Ale jest element szczęścia, ale trzeba to przyznać. Za mało setów zagraliście według Sowieta. Co chcesz dogrywkowy no, set? Rewanż na duży. Ostatni? Rewanż na dużym będzie. No dobra, na dużym. To teraz chodźcie do mnie, mam takie coś. No. Podpisujemy się wszyscy i ten stół dzisiaj wylosujemy do jednej osoby spośród wszystkich złożonych zamówień. Poleci w paczce stół. No co ty gadasz? No, a co? Fajnie. Myślę, że fajna pamiątka po odcinku. I na story warszawski Koks o godzinie 23 pojawi się numer zamówienia. Które wygrało stół. Osobiście i paletki. Dostarczy jako kara od swojego kraju, od Federacji Rosyjskiej. Robur musi dostarczyć ten stół. Piotrek. Roburo. Dobra, można skończyć, bo mnie zajebią. Ktoś mnie tutaj zajebie. A... Nie.